228 tysięcy godzin, 9940 dni, 26 lat. To wystarczy, żeby obejrzeć 150 tysięcy filmów albo opłynąć świat 7 razy. Przy okazji to przeciętna ilość zdrowego snu, jaka powinna nam przysługiwać w ciągu naszego życia. Brzmi imponująco, ale tak naprawdę światowa populacja śpi mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Krótsze spanie ma związek ze sposobem, w jaki czas naszego zasypiania synchronizuje się z rytmem dobowym. Wpływa on na długość snu bez względu na stopień zmęczenia. Łatwość, z jaką zasypiamy, jest po części genetyczna, ale przecież nasze geny nie zmieniły się tak bardzo na przestrzeni minionego stulecia. Ma to również związek z poziomem melatoniny. Jeśli szyszynka nie wytwarza jej dostatecznie dużo, nasz mózg miewa problemy z wysyłaniem sygnałów, że już pora spać. Główną przyczyną, dla której śpimy krócej, jest higiena snu. Chodzi tu o stare, dobre, zdrowe nawyki. Jeśli prawidłowo się odżywiasz, ćwiczysz i kładziesz się spać o stałych porach, możesz pokonać uwarunkowania genetyczne. Z kolei jeśli robisz na odwrót, nawet najlepsze z nich nie pomogą ci poprawić jakości snu. Jednym z czynników mających destrukcyjny wpływ na higienę snu i który stał się zarazem wszechobecny jest światło. Ewolucja sprawiła, że staliśmy się wrażliwi na najmniejsze zmiany otaczającego nas oświetlenia. W naszych oczach znajdują się receptory, które reagują na te zmiany i regulują nasz rytm dobowy. Wysyłają te dane do mózgu, który następnie reguluje nasz wewnętrzny zegar. Jego zadaniem jest pomóc ciału przygotować się na nadchodzący dzień poprzez analizę ilości światła. Wszechobecne sztuczne światło oraz jego krótkie fale emitowane przez elektroniczne gadżety skutecznie destabilizują nasz naturalny układ przewidywania. Uczeni odkryli, że może on przestawić nasz wewnętrzny zegar o 5 do 6 stref czasowych. W wyniku tego procesu nasz mózg otrzymuje sygnał, aby dalej czuwać zamiast iść spać. Funkcjonowanie bez dostatecznej ilości snu ma na nas niekorzystny wpływ. Ale to najmniejszy problem. Nim się zorientujemy, zaczniemy mieć problemy z koncentracją oraz przypominaniem sobie niektórych szczegółów. Nasz mózg zwyczajnie nie ma wystarczająco dużo czasu, żeby przetworzyć i zachować wspomnienia w pamięci długotrwałej. Potrzebuje również czasu na analizę emocji, przetworzenie ich oraz właściwą reakcję. Jeśli pozbawimy go tego czasu, górę wezmą negatywne uczucia. Dając sobie czas na odpoczynek, masz ogromny wkład w zachowanie zdrowia własnego serca oraz ogólnej równowagi organizmu. To również inwestycja w osiągnięcia sportowe. Nie wszystkie sporty wymagają krótkotrwałego i intensywnego wysiłku, ale potrzebujesz energii, motywacji i czasu na regenerację mięśni. Nawet do uprawiania sportów wytrzymałościowych, takich jak bieganie, pływanie czy kolarstwo. Jeśli dalej nie jesteś przekonany, jak ważny jest sen, samo spanie 8 godzin dziennie pomaga spalić 300 kalorii. Oczywiście wartość ta jest inna dla każdego człowieka oraz zależy od wagi. Im ona wyższa, tym więcej spalanych kalorii. W każdym razie energia jest przeznaczona na utrzymanie twoich funkcji życiowych, czyli oddychania, krążenia, regulacji temperatury oraz rozrostu i regeneracji komórek. Im krócej śpimy, tym więcej energii potrzebuje nasze ciało, a ponieważ sen mu tego nie da, będzie chciało pobrać ją z pokarmu. Poziom hormonów zostanie zaburzony, w wyniku czego organizm zacznie produkować więcej hormonu głodu i mniej hormonu sytości. Uczeni poprosili kilku zdrowych dorosłych o spanie 6 godzin dziennie przez 5 tygodni. W rezultacie ich metabolizm zwolnił się o 8%. Nie fajnie, co? Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Nasz organizm potrzebuje od 90 do 110 minut na przejście przez wszystkie fazy snu i całkowitą regenerację. To jeden cykl snu. Zaczyna się od fazy pierwszej snu, non-REM. REM to oznacza szybki ruch gałek ocznych. Wszystko spowalnia, włącznie z ruchem oczu i mięśni. Gdyby ktoś miał cię obudzić w tej fazie, miałbyś wrażenie, jakbyś w ogóle nie spał. Zwykle w tym etapie czujemy, że mamy za chwilę zasnąć, ale odczuwamy nagły skurcz mięśni. Potem w drugiej fazie snu non-REM nasze oczy przestają się ruszać.
Serce bije wolniej, a temperatura ciała spada. Mięśnie niemal nieprzerwanie to częściowo się napinają, to relaksują. Faza trzecia snu non-REM to głęboki sen. Wtedy nasz mózg produkuje wolne fale. Nasze oczy i mięśnie nie poruszają się. Trudno nas wtedy wybudzić. Następnie, około godziny po zaśnięciu, przechodzimy przez fazę REM snu i widzimy realistycznie wyglądające sny. Tak więc aktywność naszego mózgu wzrasta, mimo że sen nie jest aż tak głęboki. Większe mięśnie, czyli te ramion i nóg, nie mogą wtedy się ruszać. Fazy REM snu trwają najpierw 10 minut, ale z czasem się wydłużają. Potem cały cykl zaczyna się od nowa, od pierwszej fazy snu non-REM. Planując czas położenia się do łóżka, ważne jest, abyś nie zakłócił cykli sennych. Każdej nocy musi ich występować co najmniej 5. To przekłada się na 7,5 godziny nocnego wypoczynku. Czyli jeżeli wiesz, że musisz wstać o 7.30 następnego dnia, musisz pójść spać najpóźniej o 23.30. Planujesz ustawić budzik na 8, żeby zdążyć jutro do szkoły lub pracy? Optymalny czas na sen zaczyna się w 12:30 w nocy. Nie chodzi o zasadę, im wcześniej, tym lepiej. Jeśli z jakiegoś powodu ominąłeś porę spania, odczekaj 1,5 godziny, aż rozpocznie się kolejny cykl senny. W ten sposób nie obudzisz się zmęczony w jego połowie. Każdy miał taki dzień, że wycieńczony kładzie się do łóżka i zwyczajnie nie może zasnąć. Eksperci nazywają ten stan warunkowym pobudzeniem. To obecnie jeden z najczęstszych problemów ze snem. Zwykle ma miejsce wtedy, gdy otoczenie niemal krzyczy do naszych mózgów, żeby za wszelką cenę nie zasnęły. A najgorsze, co możemy wtedy zrobić, to scrollowanie mediów społecznościowych albo czytanie maili z pracy na laptopie. Po pierwsze, światło niebieskie emitowane przez ekrany naszych gadżetów blokuje produkcję melatoniny. To hormon odpowiedzialny za cykl snu i czuwania, czyli rytm dobowy. Po drugie, same myśli o mailach z pracy, potencjalnie złe wieści czy więcej zadań do wykonania potrafią zdenerwować. Każda wiadomość, którą otrzymasz, oznacza kolejną decyzję, jaką musi podjąć twój mózg. A żeby to zrobić, musi pozostać aktywny, dlatego uspokojenie go trwa tak długo. Zwykle kończy się, gdy odłożysz telefon i położysz głowę na poduszce. Możesz to przyspieszyć. Posłuchaj muzyki przez 0,5 godziny do godziny przed pójściem spać. Nie musi to być muzyka poważna. Wystarczą inne relaksujące melodie, na przykład jazz czy folk. Zwolnią bicie serca i oddech oraz pomogą mięśniom się zrelaksować. Jeśli będziesz to robić regularnie, mózg zacznie to interpretować jako wieczorny rytuał i szybciej zaśniesz. Równie dobrze możesz słuchać poradników medytacyjnych albo audiobooków. Grunt to kojący głos lektora i niezbyt emocjonująca fabuła. Dźwięk smażonego bekonu ma podobne działanie. Jest relaksujący i wystarczająco powtarzalny, żeby wysłać do mózgu właściwe wibracje. Idealnie pomaga w zasypianiu i sprawdzi się również jako biały dźwięk podczas pracy lub gdy musisz skupić się na czymś ważnym. Nie musisz sam smażyć bekonu, wystarczy słuchanie nagrania. Raport, który powinieneś zrobić na wczoraj, nowy pracownik, który może być tobą zainteresowany. Powinieneś pójść na ten film, o którym wszyscy trąbią i... kiedy wreszcie ogarniesz pranie? Wszystkie te myśli nie pozwalają mózgowi odpocząć. Wstań z łóżka i zapisz je, żeby oczyścić głowę. Później możesz je wszystkie przedstawić w formie obrazu lub wiersza. Albo wypróbuj jeszcze coś innego. Stwórz mentalną listę absurdalnych rzeczy do zrobienia. Zaplanuj, co byś spakował na wakacje na Marsie. Albo jakbyś przystroił własną restaurację. To wszystko działa. Nie musisz wiedzieć, kiedy dokładnie zadzwoni budzik. Odłóż go na bok, a najlepiej schowaj. Włóż do szuflady lub ukryj pod łóżkiem. Każdorazowe spojrzenie na budzik mózg odbierze jako sygnał do pobudki. Możesz szybko się do tego przyzwyczaić i nawet budzić w nocy, żeby to zrobić. Możesz również oszukać swój mózg i przestać starać się zasnąć. Pewnie zauważyłeś, o ile łatwiej jest odpłynąć na kanapie niż na nawet najwygodniejszym łóżku. Wyobraź sobie, że rano piszesz ważny egzamin lub masz rozmowę o pracę. Uświadamiasz sobie, że potrzebujesz 8 godzin zdrowego snu, ale w ogóle nie jesteś zmęczony. Kładziesz się więc do łóżka, starając zmusić się do zaśnięcia. Potem, gdy do pobudki zostały 4 godziny, przenosisz się na kanapę. Salon to zupełnie inne otoczenie.
być może pełne przyjemnych wspomnień. Twój mózg nie łączy tego pomieszczenia z koniecznością zaśnięcia. Nie czując tego przymusu, bez problemu się relaksujesz i w kilka chwil odpływasz w ramiona Morfeusza. Omówmy teraz fizyczne aspekty mające wpływ na prędkość zasypiania oraz sposoby polepszenia jakości snu. Utrzymuj sypialnię w chłodzie i ciemności. Większość ekspertów zgodnie mówi, że optymalna temperatura tego pomieszczenia wynosi około 18 stopni. Twój organizm naturalnie się schładza, inicjując proces zasypiania, a temperatura w sypialni to przyspiesza. Zbyt wysoka lub niska będzie mieć negatywny wpływ na jakość fazy REM. Żaluzje, zasłony albo rolety pomogą ci utrzymać sypialnię we względnej ciemności. Wyłączenie świateł nie sprawi, że od razu zaśniesz. Możesz kupić lampki, ściemniacze lub świece, które utrzymują w pokoju półmrok. Pamiętaj o porannym spacerze, żeby zapewnić organizmowi jak największą dawkę światła naturalnego. Pomoże ono zadbać o twój rytm dobowy. Nigdy nie oczyścisz swojego umysłu w zaśmieconej przestrzeni. Choć tobie to nie przeszkadza, twój mózg ma z tym poważny problem. Bałagan w sypialni interpretuje jako kolejne zadanie do zrobienia. Nie spocznie, dopóki się z tym nie uporasz. Zacznij porządki od ubrań. Ich miejsce jest w szafie, a nie na podłodze czy na krześle. Przejrzyj wszystkie papiery, a najlepiej trzymaj paragony, listy i inne dokumenty z dala od sypialni. Miejsce książek jest na regale. Nie kładź jednej nad drugą przy łóżku. Ta, którą aktualnie czytasz, wystarczy w zupełności. W przeciwnym razie podświadomie stworzysz kolejną listę rzeczy do zrobienia. Zorganizuj elementy dekoracyjne. Jeśli są zbyt chaotyczne lub rzucają się w oczy, mózg zamiast się zrelaksować zacznie planować, co powinno się z nimi zrobić. Jeśli to możliwe, utrzymuj przestrzeń pod łóżkiem w czystości, a przynajmniej uprzątnij to miejsce od czasu do czasu i włóż leżące tam rzeczy do plastikowych worków. Pamiętaj, łóżko służy do spania. To nie jest biuro, w którym możesz odebrać telefon czy odpowiedzieć na maile. To nie jest kino do oglądania seansów późną nocą. To również nie jest miejsce do spania ze zwierzętami. Obudzą cię, jak tylko zaczną się wiercić. Prawdopodobnie śpisz w jednej z trzech pozycji. Zdecydowana większość ludzi lubi spać na boku. Ta pozycja jest korzystna dla organizmu, szczególnie gdy przekręcimy się na lewy bok, ale staraj się nie podkulać nóg. Możesz w ten sposób pozbawić się możliwości brania głębszych wdechów. Spanie na plecach, czyli na wznak, nie ma znaczenia. Czy śpisz z rękami wzdłuż ciała, przy sobie, czy na rozgwiazdę, czyli z rękami nad głową. Możesz obudzić się z bolącym krzyżem i bardzo głośno chrapać, ale ta pozycja jest wygodna dla szyi. Aby ułatwić sobie spanie na plecach, włóż poduszkę między nogi, żeby ustabilizować biodra i zmniejszyć nacisk na krzyż. Śpiąc na brzuchu, zmuszasz głowę do nienaturalnego odgięcia w tył. W tej pozycji mięśnie karku naciskają na ważne arterie biegnące do mózgu. W rezultacie nie dopłynie do niego dostateczna ilość krwi, co może zakończyć się bólem głowy po przebudzeniu. Tak więc, miłośnicy spania na brzuchu, warto zastanowić się nad zmianą pozycji. Opanuj technikę progresywnej relaksacji mięśni. Te, które pracowały w ciągu dnia, najwięcej potrzebują odpocząć, tak samo jak nasz mózg. To swoista medytacja, która niczym wodospad przechodzi przez każdy mięsień ciała. Możesz zacząć od głowy i iść do palców u stóp albo odwrotnie. Na początek weź głęboki wdech. Potem napnij palce u stóp na 5 sekund i poluzuj na pół minuty. Przejdź do łydek i łód, powtórz cykl, napięcie, a potem relaks. Przejdź do mięśni brzucha, oraz grzbietu, a następnie dłoni, ramion i barków. Ale nie spiesz się zbytnio. Pracuj nad każdym mięśniem z osobna i skup się na ćwiczeniach. Żadnych zbędnych myśli. Wreszcie przejdź do klatki piersiowej, karku oraz twarzy. Nie zapomnij o niej. Zaciśnij szczękę i poluzuj. Jeśli to za dużo dla ciebie, popracuj chociaż nad palcami u stóp. Zginaj je i rozprostowuj przez jakiś czas. To świetny sposób na pozbycie się napięcia z całego ciała. To tak powtarzalne ćwiczenie, że organizm zacznie powoli przechodzić w stan spoczynku. Poza tym trenujesz w ten sposób mięśnie nóg, a nawet i brzucha. Możesz również wypróbować jedną z technik oddechowych. Puszczanie baniek mydlanych relaksuje całe ciało i oczyszcza umysł z myśli i problemów, które utrudniają zaśnięcie. Popularną techniką na wyciszenie układu nerwowego i poprawę cyklu sennego w krajach azjatyckich jest księżycowe oddychanie. Próbujemy?
Zatkaj palcem prawe nozdrze i powoli oraz głęboko oddychaj przez lewe. Jogini wierzą, że w ten sposób przyswajamy pasywną energię księżyca, spowalniamy organizm przed snem i uspokajamy się, gdy tego potrzebujemy. Możesz również buczeć jak pszczoła. Zafundujesz swojemu umysłowi i układowi nerwowemu swoiste spa. Buczenie pobudza produkcję melatoniny, czyli hormonu snu, oraz serotoniny, hormonu szczęścia. Dla najlepszego efektu rób to w łóżku. Zamknij usta i oddychaj nosem, bucząc niczym pszczoła na wydechu przez około 10 minut przed snem. Słyszałeś o technice 10-3-2-1-0? Chodzi o to, żebyś na 10 godzin przed snem nie spożywał kofeiny w żadnej formie, potem żadnego jedzenia na 3 godziny przed snem. Na 2 godziny przed pójściem spać przestajesz pracować i relaksujesz umysł. Na godzinę przed snem przestajesz patrzeć na wyświetlacze, w tym telefonu, telewizora i komputera. Wreszcie 0 oznacza nieuruchamianie przycisku drzemki po obudzeniu. Eksperci zgodnie mówią, że technika ta działa cuda i pomaga obudzić się rano rzeźkim i pełnym energii. Jeśli nie możesz zasnąć bez wieczornej przekąski, w końcu spanie na głodniaka to żadna frajda, wybierz chociaż coś zdrowego. Przetworzenie kofeiny albo tłustych i słodkich posiłków trwa mnóstwo czasu. Wtedy temperatura ciała wzrasta, a twoje plany na zdrowy sen możesz odłożyć na półkę. Zamiast tego zjedz kilka migdałów. Dzięki nim będziesz spał lepiej i dłużej. Inną zdrową wieczorną przekąską są orzechy. Zawierają kwasy omega-3, które wspomagają produkcję serotoniny. Najlepiej pod kątem diety zjeść na kolację dania śniadaniowe. Banany dzięki potasowi wspomagają relaksację mięśni. Bogate w białko jajka dodatkowo wesprą zdrowy sen, a owsianka z miodem wyśle do mózgu odpowiednią dawkę melatoniny. Możesz również wypić napar z rumianku, zjeść kiwi albo miskę ryżu. Posiłki, których powinieneś unikać przed snem, o ile nie chcesz zerwać nocki, to tłuste oraz pikantne posiłki oraz sery. Kolejnym dobrym sposobem na dobry sen i nie przewracanie się z boku na bok jest gorąca kąpiel lub prysznic godzinę czy dwie wcześniej. 10 minut w ciepłej wodzie w zupełności wystarczy, żeby temperatura twojego ciała wzrosła, a mięśnie i umysł się zrelaksowały. Zaśniesz w kilka minut jak małe dziecko. Jesteś zadowolony ze swojej poduszki? Powinna być odpowiednich rozmiarów, nie za gruba i nie za płaska. Niedostatecznie podpierane kark i ramiona, zmuszane do nienaturalnego wygięcia, mają bardzo niekorzystny wpływ zarówno na kręgosłup, jak i całe ciało. Może to doprowadzić do uporczywego bólu w tych partiach. Dzieje się tak również, gdy zbyt długo używamy nawet najwygodniejszych poduszek. Najlepiej wymieniać je co 18 miesięcy. Nie brzmi to jak długi czas, ale pamiętaj, że twoja głowa leży na niej 2500 godzin w ciągu roku, czyli nie tak źle. Poduszki wykonane z pianki Visco mogą służyć nawet do 3 lat. Te naturalne są znacznie trwalsze od syntetycznych. Chcesz się przyjrzeć swojej poduszce? Najpierw zdejmij poszwę i przyjrzyj się jej. Jeśli zauważysz plamy od potu, podarcia lub poczujesz nieprzyjemny zapach, poduszka nadaje się tylko do wymiany. Gromadzi się w niej naskórek, pleśń, wilgoć, grzyby i roztocza. Z czasem ci nieproszeni goście mogą ci naprawdę utrudnić sen. Potem złóż poduszkę na pół. Jeśli nie odgina się z powrotem, to znak, że najwyższa pora zaopatrzyć się w nową. Możesz wybrać lekką i miękką poduszkę wypełnioną puchem, pierzem lub innym wypełniaczem. Poduszki z dobrej jakości puchem nie są tanie, ale jeśli cenisz sobie wydajny materiał i miękkość, ten wydatek będzie tego warty. Poduszki lateksowe lub wykonane z pianki Visco są cięższe od pozostałych. O ile nie masz w nawyku zruszania ich podczas snu, też się nadadzą. Nie zapomnij o materacu. Większość z nich służy do 8 lat. Jeśli śpisz na tym samym dłużej, najwyższy czas go wymienić. Wyróżnia się 3 rodzaje materacy: sprężynowe, piankowe i regulowane. Miłośnikom spania na boku poleca się miękkie materace, a ci leżący na brzuchu potrzebują twardego. Z kolei śpiącym na plecach przyda się coś pomiędzy. Klasyczne materace sprężynowe są elastyczne dzięki swym trwałym, wzajemnie łączonym zwojom. Warto zakupić twardszy materac z dobrą powłoką i wymienianym ochraniaczem, który wydłuży jego żywotność. Materace z pianki Visco mają mniej sprężyn, ale zdecydowanie podnoszą komfort. Zwykle składają się z kilku warstw pianki. Cięższe znajdują się w dolnych, a lżejsze w górnych częściach. Są również materace hybrydowe składające się z 2 centralnych elementów: sprężynowej podstawy oraz systemu piankowego. To idealne połączenie sprężystości, twardości i przepuszczalności ciepła. Sprawdzi się w każdej pozycji do spania.
Możesz również wypróbować materac nadmuchiwany z pilotem, którym zmienisz poziom napompowania. Sen jest tak ważnym aspektem życia, że narosło wokół niego wiele mitów. Sprawdźmy, które z nich są prawdziwe. Niektórzy mówią, że co noc można skracać czas snu o godzinę lub dwie i czuć się tak samo dobrze. Eksperci jednak mówią co innego. Przeciętny dorosły potrzebuje od 6 do 9 godzin snu. Ty pewnie wiesz już ile dokładnie. Możesz zmuszać się do wcześniejszych pobudek i z początku czuć się względnie dobrze. Jednak po dłuższym czasie niedobór snu da o sobie znać. W rezultacie twój mózg nie będzie działał optymalnie. Czas koncentracji i reakcji ulegną skróceniu, a ty sam będziesz czuł się zmęczony i zdezorientowany. Jeśli wiesz, że musisz przez jakiś czas zadowolić się mniejszą ilością snu, spróbuj wcześniej spać więcej. Eksperymenty wykazały, że chodzenie spać kilka godzin wcześniej niż zwykle przez tydzień pomaga zredukować negatywny wpływ późniejszego niedoboru snu, ale nie stosuj tego regularnie. Dłuższe spanie w weekendy w żaden sposób nie zrekompensuje braku snu sprzed kilku dni. Innym popularnym mitem są skarpetki, które mają znacząco przyspieszyć zasypianie. Nie stanie się tak w kilka minut, ale będzie to sygnał dla mózgu, że nadeszła pora spania. Wkładanie skarpetek wspomaga krążenie w stopach. Naczynia krwionośne rozszerzają się, co sprawi, że szybciej pozbędziesz się nadmiaru ciepła. Obniżysz tym samym temperaturę ciała, co jest kluczowym elementem zdrowego snu. Pewnie słyszałeś, że długa drzemka w ciągu dnia jest korzystna. Może tak być, ale pod warunkiem, że trwa krócej niż godzinę i ma miejsce przed 14. Dłuższa stwarza ryzyko wejścia w głębsze fazy snu. Z takiej drzemki obudzisz się półprzytomny, a nawet zmęczony. Do tego odeśpisz jedynie niedobór snu z rana, a to z kolei oznacza problemy z zasypianiem nocą. Aby drzemka przyniosła najbardziej wymierne korzyści, ustaw budzik na 10-20 minut od czasu jej rozpoczęcia. Zaplanuj ją o godzinie stanowiącej połowę czasu między pobudką a pójściem spać. Znajdź zaciemnione, chłodne i ciche miejsce. Nie myśl o pracy czy problemach. Skup się tylko na korzyściach, jakie przyniesie ci dobra drzemka. Też uważasz, że lepiej być porannym ptaszkiem niż nocną sową? Tak naprawdę oba te tryby są dobre. Z kobronką może być łatwiej się dostosować i osiągać lepsze wyniki w pracy, ponieważ taka jest tradycyjna konstrukcja społeczeństwa. Tacy ludzie są również bardziej wytrwali, samodzielni i zgodni. Nie oznacza to jednak, że masz zmuszać się do wczesnego wstawania. Jeśli szczyty twojej wydajności przypada na wieczór, będziesz czuć się znacznie lepiej, pozostając przy swych naturalnych preferencjach. Budzące się wcześniej rano nocne sowy w dalszym ciągu produkują melatoninę. Z zakłócania tego procesu będzie więcej szkody niż pożytku. Twój wewnętrzny zegar jest w głównej mierze biologiczny. Jego długość oraz cykl dobowy dziedziczysz po rodzicach. Cykl nocnych sów jest zwykle dłuższy. Wszelkie próby jego zmiany są wbrew naturze i własnym genom. Gość, którego poznałeś na zakupach, czy przyjazna kelnerka serwująca ci kawę w drodze do pracy? Kolejny mit mówi, że w snach widzimy tylko te twarze, które zobaczyliśmy na jawie. Choć brzmi to bardzo logicznie, nie da się tego w żaden sposób potwierdzić czy podważyć. Po pierwsze, sny nie są wystarczająco wyraźne, żeby wykryć i zapamiętać cechy twarzy czy ciała ludzi, których w nich spotykasz. Po drugie, są bardzo ulotne, zaczynają zanikać jak tylko się obudzimy. Nasz mózg wypełnia luki w pamięci czymś innym na wypadek, gdybyś chciał je zapamiętać. Niewykluczone, że zrobi to przy pomocy osób, które już wcześniej spotkałeś. I wreszcie, mózg przetwarza twarze ludzi, których widziałeś, nawet jeśli nie zwracałeś na nich uwagi. Jak sam widzisz, nie da się jednoznacznie stwierdzić, kto jest wytworem twojej wyobraźni, a kto jest prawdziwy. Wielu ludzi uważa, że ktoś, kto nie może się obudzić bez budzika, cierpi na niedobór snu. Tak naprawdę jednak ma to związek z cyklami REM. Jeśli obudzisz się w jego trakcie, będziesz zmęczony, nawet jeśli przespałeś czas zalecany dla twojego wieku. Jeśli nie chce ci się liczyć czasu poszczególnych cykli sennych, pobierz aplikację monitorującą sen. Obudzi cię o właściwej porze i nie będziesz musiał co wieczór ustawiać budzika. Masowałeś kiedyś punkt An Mian, próbując szybciej zasnąć? Ten mały punkt znajduje się między małżowiną uszną a linią włosów na tylnej części szyi. Filmiki z ludźmi pocierającymi ten punkt kciukami lub palcami wskazującymi stały się hitami internetu. Podobno robiąc tak, relaksujemy układ nerwowy.
Eksperci od snu całkowicie się z tym nie zgadzają. Jak mówią, sen ma więcej wspólnego z mózgiem i hormonami niż automasażem. Jeśli już, to może pomóc tylko intensywny wysiłek, po którym faktycznie szybciej zaśniemy. Innym popularnym mitem jest niespanie całej nocy, żeby zwalczyć tak zwany jet lag. Tak naprawdę pozbawianie się snu nie pomoże w dostosowaniu się do nowej strefy czasowej. Nie istnieje na to żadne lekarstwo, ale możesz spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz. Światło naturalne powinno poprawić twoje samopoczucie i jakość snu. Ale możesz zacząć przygotowywać się do przyszłej podróży. Jeśli udajesz się na wschód, załóżmy z Nowego Jorku do Londynu, między którymi jest 5 godzin różnicy, zacznij zmieniać swój grafik dnia na 4-5 dni przed odlotem o 1 godzinę. Dzięki temu łatwiej przybykniesz do miejscowego czasu. To samo pomoże w podróży powrotnej. Możesz również zacząć przygotowania od zmieniania czasu snu. Jeśli kupujesz bilety na długie loty, czyli przez kilka stref czasowych, wybierz ten będący najbliżej twojego typowego czasu snu. Oczywiście, jeśli to możliwe. Jeśli kładziesz się spać o 22, a samoloty odlatują o 19 lub 22, warto wybrać ten drugi. Na noc przed wylotem obudź się 2-3 godziny wcześniej, żebyś szybciej zasnął na pokładzie. Jeśli udajesz się za granicę i wylatujesz z większego lotniska, przyjedź nawet kilka godzin wcześniej. Oszczędzisz sobie niepotrzebnego stresu, jakim jest przechodzenie przez odprawę. Poza tym będziesz miał czas na wykonanie wieczornych rytuałów. Chcesz umyć zęby? Żaden problem, masz mnóstwo czasu. Zwykle czytasz książkę przed snem? To też możesz zrobić przed wejściem na pokład. Wszystko to pomoże oszukać twoje ciało, że to dzień jak każdy inny, a wejście do samolotu będzie jak przygotowanie się do snu. Nigdy nie pozbawiaj się zasłużonego i zdrowego snu. Niech te 26 lat twojego życia nie pójdzie na marne. Dobra, panowie, słuchajcie. Jeansy nadają się właściwie na każdą okazję. Powinny być nieco szersze w udach i zwężane do dołu. Jeśli chodzi o kolor, postawcie na ciemniejsze odcienie, bo fajnie sprawdzają się przez cały rok. Jeansy przetarte, mocno sprane i z łatami będą odpowiednie na dzień wolny, ale musicie mieć w zanadrzu też klasyczną wersję. Jeansy mogą dodać wam kilka centymetrów. Przede wszystkim nogawki nie powinny być przydługie, bo będą ciągnąć się po ziemi i zbierać cały kurz i brud. Dodatkowo za długie jeansy sprawiają, że nogi wydają się krótsze. Najlepiej by długość nogawki sięgała nieco powyżej kostki i wcale nie musicie ich obcinać. Wystarczy podwinąć. Złóżcie nogawkę po boku i podwincie ją od dołu do uzyskania pożądanej długości. I gotowe. Możecie też spiąć je agrafką. Świetna opcja, gdy chcecie pochwalić się butami. Dla podkręcenia stylizacji zestawcie jeansy z ciężkimi butami. Skarpety są ważne, zwłaszcza przy wyeksponowanych butach. Jasne, skarpetki z buźkami są przezabawne, ale jeśli chcecie wyglądać naprawdę schludnie, wybierajcie jednolite kolory. Zasada jest prosta. Odcień skarpet musi pasować do koloru butów, czyli czarnym butom i białym skarpetkom mówimy zdecydowane nie. Idealny t-shirt powinien być lekko luźny, dekolt też ma znaczenie. Nie powinien być taki sam jak kształt brody. Na przykład jeśli macie spiczasty podbródek i wyraźnie zarysowaną żuchwę, dekolt w serek to nie najlepszy wybór. Skopiuje on kształt waszej twarzy, przez co broda będzie wyglądała na jeszcze bardziej spiczastą. Chyba nie chcecie wyglądać jak zła czarownica. I pamiętajcie, dekolt w szpicy lepiej pasuje do kwadratowego lub zaokrąglonego podbródka, a okrągłe wykończenie pod szyją prezentuje się lepiej ze spiczastą brodą. Jeśli jesteście dość wysocy i chcecie zrównoważyć proporcje, postawcie na różne wzory na górze i na dole. Natomiast płaszcz nigdy nie powinien mieć długości do pasa. Najlepiej by zakrywał biodra. Pionowe paski sprawiają, że człowiek wydaje się wyższy, natomiast poziome dają odwrotny efekt. Możecie wybrać górę w paski, a jeśli akurat nie macie nic takiego, dobrą linię poziomą utworzy też pasek. W kwestii pasków i innych akcesoriów upewnijcie się, że wybieracie odpowiedni rozmiar. Im wyższy i grubszy mężczyzna, tym większą klamrę powinien mieć przy pasku. Podobny trik warto zastosować do zegarków, czapek i wielu innych akcesoriów. Dodatki sprawiają, że będziecie się wyróżniać, nawet jeśli założycie taki sam t-shirt, jeansy i buty, co wszyscy inni faceci. Możecie nosić najzwyklejsze ciuchy ze sklepu z używaną odzieżą, ale akcesoriami wyrazicie siebie.
Starannie dobierajcie buty. Spiczaste noski niezbyt pasują do wysokich ludzi, ponieważ optycznie jeszcze dodają im centymetrów. Buty z zaokrąglonymi czubkami sprawiają, że stopy wyglądają na mniejsze, co może być przydatne dla osób, które próbują zrównoważyć proporcje. Również buty na cienkiej podeszwie sprawiają, że duże stopy wydają się mniejsze. Natomiast obuwie z grubą podeszwą jest fajne dla tych, którzy próbują zyskać kilka centymetrów. A może będziecie chcieli wypróbować specjalne wkładki, umieszczacie je w butach i proszę bardzo, macie parę centymetrów więcej. Garnitur to najlepszy przyjaciel mężczyzny, ale dobranie do niego odpowiednich butów bywa dość trudne. Spróbujcie też nieco mniej oficjalnej stylizacji, zakładając garnitur do eleganckich trampek. Połączenie stylu sportowego i codziennego to świetny pomysł, ale Adidasy zakładamy wyłącznie do dresów. Miękka, luźna koszula to też fajna opcja. Jeśli chodzi o kupowanie nowych ubrań, najlepiej podzielcie kwotę, jaką macie do wydania, na dwie części. Połowę przeznaczcie na podstawowe rzeczy, takie jak koszulki, skarpetki i bieliznę. Zwykle nie wystarczają na długo, a żeby wyglądały dobrze, trzeba je dość często wymieniać na nowe. Nie warto więc wydawać na nie fortuny. Płaszcze, garnitury, kurtki, paski i inne akcesoria to te części garderoby, w które warto zainwestować. Posłużą Wam przez lata i sprawią, że będziecie naprawdę dobrze wyglądać. Oficjalne okazje bezwzględnie wymagają koszuli schowanej w spodnie. Serio? Muszę o tym przypominać? Tutaj nie ma wyjątków. No chyba, że są to lniane spodnie i koszula, a Wy spacerujecie sobie nad brzegiem Morza Śródziemnego i cieszycie się słońcem w słomkowym kapeluszu. No ale to raczej nie jest zbyt oficjalna okazja. Fakt, koszula zapięta pod samą szyję może Was trochę przyduszać, ale nie odpinajcie zbyt wielu guzików. Rozchełstane koszule nie wyglądają elegancko. Zasada jest taka. Na oficjalną okazję zakładacie krawat i nie rozpinacie kołnierzyka. Zastanówcie się wcześniej, jaką koszulę założycie. Przy półformalnych okazjach dopuszczalny jest wariant z jednym lub dwoma odpiętymi guzikami. Jeśli nie macie na sobie garnituru i jesteście na przykład na grillu, to możecie rozpiąć jeszcze jeden guzik. Ale błagam, nie idźcie w wersję ze złotym łańcuchem na owłosionej klacie w stylu króla disco. Mówię poważnie. Przy wyborze kurtki zwróćcie uwagę na kilka szczegółów. Wykończenia, czyli zamki błyskawiczne i napy, powinny być wykonane z dobrej jakości metalu, bo ten słaby gatunkowo utlenia się i zmienia kolor. Jeśli planujecie kupić sobie nową skórzaną kurtkę, sprawdźcie jakość materiału. Weźcie mokrą ściereczkę i przetrzyjcie nią skórę, najlepiej na szwie. Gdy kolor się ściera, to albo kurtka została dodatkowo pofarbowana, albo skóra jest zwyczajnie stara. Nie kupujcie takiego egzemplarza. Na dodatek niektóre marki w ramach oszczędności używają podszewek wykonanych ze słabej jakości tkanin. Materiał nie powinien być zbyt delikatny, bo po kilku miesiącach się przetrze i trzeba będzie go wymienić. Zwracajcie uwagę na długość zwykłych koszul. Chodzi o to, że te codzienne mają być po prostu wygodne, więc są krótsze i nie trzeba ich chować. Natomiast eleganckie koszule muszą być dłuższe, aby można je było bez problemu wsunąć w spodnie. A teraz słuchajcie uważnie. Faceci wciąż żyją w przekonaniu, że dziewczyny da się uwieść wyłącznie zapachem wody kolońskiej. Zatem na wypadek, gdyby sprawdzało się to w waszym przypadku, ostrożnie wybierajcie zapach i pamiętajcie, że musi on pasować do okazji. Nie przesadzajcie z ilością. Co za dużo, to niezdrowo. Tak przynajmniej słyszałem. Dołóżcie odrobinę na nadgarstki i wystarczy. Nauczcie się czesać na 2-3 sposoby, w których dobrze wyglądacie. Nawet przy nieskazitelnym stroju zła fryzura sprawi, że będziecie wyglądać po prostu słabo. Do jeansowej kurtki pasuje lekki nieład na głowie. Odrobina żelu lub matowej pomady do włosów utrzyma pasma na miejscu. Przylizane włosy wyglądają dobrze ze skórzaną kurtką w stylizacji na łobuza. I wcale nie musicie się przejmować rosnącymi włosami. Nie bójcie się wyróżniać. Niektórzy ubierają się zawsze na czarno, inni lubią pokazywać znane logo, a jeszcze inni preferują grzeczny wygląd. Wszystkie te style wyglądają świetnie osobno, ale łącząc je ze sobą, możecie wydobyć najlepsze cechy każdego z nich. Jeśli macie problem z rozwiązującymi się sznurówkami, to mam dla Was sprytny trik.
Najpierw przewiązujecie sznurowadła jak zwykle, potem robicie pętelkę. Zamiast wiązać sznurówkę od góry, przełóżcie ją pod spodem i podciągnijcie przez środek. Powstałe wiązanie na górze buta sprawi, że podczas chodzenia sznurówki nie będą się luzowały, tylko zaciskały. Tak, wszyscy uwielbiamy ładnie wyprasowane ubrania, ale gdy wybieracie się na wakacje i nie macie pod ręką żelazka, wypróbujcie ten sposób. Powieście rzeczy, które wymagają prasowania na wieszaku i zawieście go w łazience, a sami wejdźcie pod prysznic. Gorąca para wypełniająca pomieszczenie podczas kąpieli rozprostuje zagniecenia. Efekt nie jest może tak idealny jak po prasowaniu, ale lepsze to niż nic. I jeszcze raz dla przypomnienia, oszczędnie z wodą kolońską, okej? Tak, wreszcie przeszedłem tę grę. Czas na kolację. Auć, moje plecy. Lepiej usiądę. Okej, sprawdźmy, co mogę zrobić, żeby siedzenie nie szkodziło tak bardzo mojemu biednemu kręgosłupowi. Nie używajcie zwykłych krzeseł ani foteli, jeśli zamierzacie pracować lub grać przez dłuższy czas. Specjalne fotele biurowe i gamingowe mają anatomiczny kształt, a dzięki regulacji dopasujecie je idealnie do swojej sylwetki. Takie modele są droższe, ale dzięki nim na bank zapomnicie o bólu w dolnej części pleców. Jeśli nie chcecie kupować drogiego fotela, postarajcie się inaczej wesprzeć odcinek lędźwiowy. Sprawdźcie sobie na przykład poduszkę pod plecy lub podpórkę pod lędźwie, która pomoże Wam utrzymać plecy w naturalnej dla nich pozycji. Gdy szukacie podparcia szyi, najprościej jest sięgnąć po poduszkę podróżną. Dzięki niej, kiedy oprzecie plecy o fotel, nie będziecie za bardzo zginać ani nadwyrężać karku. Tył fotela powinien być wystarczająco wysoki, abyście mogli oprzeć o niego głowę. Możecie również zrobić rulon z ręcznika i przyczepić go do oparcia fotela, na przykład taśmą klejącą. Ręcznik sprawdzi się jako podpórka zarówno karku, jak i dolnej części pleców, w zależności od tego, gdzie go przyczepicie. Jeśli po dłuższym siedzeniu bolą Was nogi, a szczególnie kolana, wyregulujcie wysokość krzesła. Pamiętajcie przy tym, że oczy powinny być na wysokości ekranu. Kiedy więc nogi przestały Was boleć, ale musicie zadzierać głowę do góry, żeby patrzeć w monitor, sprawdźcie sobie podnóżek. Najlepsze dla kolan jest ustawienie ich pod kątem 90 stopni i trzymanie całych stóp na podłożu. Zawsze wybierajcie monitor z regulowaną wysokością i kątem nachylenia. Regulacja monitora jest łatwiejsza od regulacji fotela. Najwygodniejszą pozycją do siedzenia w fotelu biurowym jest ta z maksymalnie wysuniętą do tyłu kością ogonową. Kręgosłup jest wtedy wygięty do przodu. Dzięki temu, gdy po godzinie siedzenia oprzecie się lub wstaniecie, nie będzie to takie bolesne. Gdy korzystacie z myszki lub klawiatury, ręce przyjmują nienaturalną pozycję. Kupcie podkładkę ze wsparciem nadgarstka oraz specjalną podpórkę do klawiatury, które zadbają o prawidłowe ułożenie nadgarstków. Ewentualnie możecie sami zrobić takie poduszki z małych, zrolowanych ręczników. Na początku możecie odczuwać dyskomfort, ale z czasem poczujecie dużą ulgę. W sklepach internetowych można znaleźć także myszki pionowe. Działają tak jak te zwykłe, ale wymuszają oparcie ręki na najmniejszym palcu i bocznej stronie dłoni. Aby nie naprężać zbytnio kręgosłupa, należy go zawsze opierać o fotel. Idealnie byłoby, gdyby przedramiona spoczywały na podłokietnikach. Dzięki temu odciążycie barki. Przygotujcie też swoje biurko. Zamontujcie wysuwaną półkę na klawiaturę na takiej wysokości, żebyście nie musieli unosić rąk podczas pisania. Odciążycie w ten sposób zarówno barki, jak i kręgosłup. Jeśli często czytacie książki lub gracie w gry na smartfonie, trzymajcie go na poziomie oczu. Poprawi to Waszą postawę i unikniecie bólu karku. Wielogodzinne patrzenie w ekran nie popsuje Wam zbytnio wzroku, ale mięśnie oczu na pewno się zmęczą. Dlatego co 30-40 minut warto zrobić gimnastykę oczu, albo jeszcze lepiej, skupić się na czymś innym, aby oczy odpoczęły. Pamiętajcie, aby podczas siedzenia nie opierać się tylko na jednym podłokietniku. Naturalna pozycja kręgosłupa nie jest wprawdzie całkiem prosta, ale takie wyginanie go na bok przez dłuższy czas wywoła w końcu ból.
Jeśli korzystacie często ze smartfona, a kto tego nie robi, możecie doświadczyć bólu kciuka. Gdy tak się stanie, zacznijcie kreślić kciukiem w powietrzu wzory przez jakąś minutę. Palce nie posiadają mięśni, ale mają stawy, które mogą zbuntować się podczas intensywnej pracy. Granie lub oglądanie filmów na laptopie w łóżku jest super wygodne, ale nie oszczędza szyi. Jeśli nie chcecie wstać z łóżka, przekręćcie się chociaż na brzuch i podłóżcie poduszkę pod górną część ciała. Trzymanie laptopa na kolanach również nie jest najlepszym pomysłem. W tej pozycji patrzycie w dół i szybko nadwyrężacie zarówno szyję, jak i oczy. Podobnie jak w przypadku PC-tów, lepiej znajdźcie taką pozycję, w której laptop będzie znajdował się na poziomie oczu. Jeśli chodzi o laptopy, to nie ma takiej pozycji, w której można jednocześnie patrzeć prosto na ekran i pisać na klawiaturze bez unoszenia rąk. Dlatego warto podłączyć do laptopa osobną klawiaturę USB lub bezprzewodową. Większość monitorów i telefonów ma tryb oszczędzania oczu. Ogranicza on ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran poprzez dodanie do obrazu żółtawego odcienia. To rozwiązanie jest idealne dla osób pracujących często z dokumentami, a jeśli zechcecie obejrzeć filmy, po prostu wyłączcie ten tryb. Podświetlana klawiatura też pomaga walczyć ze zmęczeniem oczu. Jeśli musicie patrzeć na klawiaturę podczas pisania, spoglądanie co chwila na ekran może być uciążliwe. Dzięki podświetleniu klawisze będą bardziej widoczne. Upewnijcie się tylko, że podświetlone są także litery, a nie tylko odstępy między klawiszami. Oczy będą się mniej męczyć, jeśli zadbacie, aby w ekranie urządzenia nie odbijało się żadne światło. Odwróćcie więc monitor od wszystkich źródeł światła, szczególnie słonecznego. Odblaski nie tylko przeszkadzają w patrzeniu na ekran, ale z czasem mogą go też uszkodzić. Skoro mówimy o świetle, musicie zadbać o właściwe oświetlenie. Jeśli górne światło Wam nie odpowiada, kupcie sobie lampkę na biurko. Gdy ekran jest jedynym źródłem światła w pokoju, oczy bardzo męczą się już po jakiejś godzinie. Pamiętajcie, aby regularnie czyścić klawiaturę, myszkę i smartfon. Często ich dotykamy, a nie zawsze mamy czyste dłonie. Ponadto wiele osób je przy biurku. Tak, ja też. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile brudu gromadzi się w klawiaturze. Wystarczy potem dotknąć twarzy i może się to skończyć nieprzyjemnymi problemami skórnymi. W trakcie siedzenia bardzo lubimy krzyżować nogi, ale po jakimś czasie jedna z nich może zdrętwieć. W tej pozycji odcinamy dopływ krwi w znajdującej się na górze nodze od kolana w dół, podczas gdy ta na dole jest obciążona bardziej niż zwykle. Nawyk krzyżowania nóg może prowadzić do problemów z żyłami. Biurka o regulowanej wysokości i takie, przy których pracujemy na stojąco, stają się coraz bardziej popularne. Zamiast siedzieć przez cały dzień, można podnieść blat wyżej i przy nim stanąć. Taka zmiana pozycji świetnie działa na nogi. Nie zapominajcie o dźwięku. Słuchawki nauszne są lepsze od dousznych, bo nie trzeba ich wkładać do kanału słuchowego. Włody bębenkowe nie lubią zbytnich drgań, a jeśli źródło dźwięku będzie zbyt blisko nich, mogą się rozciągnąć, a nawet pęknąć. Najgorszym rodzajem słuchawek są słuchawki dokanałowe, które wkłada się głęboko do ucha. Wprawdzie dają najlepszą jakość dźwięku i niemal idealnie wygłuszają odgłosy z zewnątrz, ale na dłuższą metę może to odbić się na Waszym słuchu. Dobrym pomysłem jest zakup zestawu słuchawkowego do telefonu. Wiele osób ma w zwyczaju trzymać telefon między uchem a barkiem. Jeśli pozostaniecie w takiej pozycji przez dłuższy czas, szybko odczujecie konsekwencje. Jeśli macie smartfon z dużym ekranem, to wiecie, jak niewygodnie jest z niego korzystać bez użycia obu dłoni. Na ratunek przychodzi nam jednak tryb obsługi jedną ręką. Ma go większość nowych telefonów. Sprawdźcie w ustawieniach, jak go włączyć. Meghan Markle często dotyka swoich włosów, co widać na niektórych zdjęciach. Ten kojący gest pomaga jej się uspokoić, gdy światła reflektorów padają na nią z każdej strony. Inna sztuczka, z której korzysta, to obniżanie podbródka. Tworzy w ten sposób swoistą tarczę, która ją chroni. Znawcy etykiety twierdzą, że jedną z kwestii, która sprawia, że inni bardziej nas lubią, jest tworzenie obrazu przystępności. Noś torebkę w lewej ręce. Prawa powinna być zawsze gotowa do powitalnego uścisku. Przekładanie torebki z jednej ręki do drugiej tuż przed tym gestem jest mało komfortowe.
Kolejna sztuczka, która pomaga stworzyć wrażenie otwartości podczas przyjęcia, to trzymanie napoju. Dzięki temu istnieją większe szanse na to, że ktoś do nas podejdzie i z nami porozmawia. Niewykluczone, że gdy pojawisz się na imprezie, wszyscy skierują na ciebie wzrok. Żeby wyglądać na przyjacielskiego i przystępnego, nieznacznie rozszerz oczy. Natomiast gdy się uśmiechasz, otwórz lekko usta. Tak właśnie robi Megan. Uśmiech jest ważny, jeśli chcemy korzystnie wyjść na zdjęciach. Choć Megan nikomu go nie szczędzi, za każdym razem uważa, żeby nie był zbyt szeroki. Taki uśmiech wydaje się wymuszony i sztuczny. Co za tym idzie, nie wygląda najlepiej na zdjęciach. Kolejna sztuczka pomagająca lepiej wychodzić na zdjęciach to zrelaksowanie się. Zwykle wystarczy kilka wdechów, żeby się rozluźnić. Jeśli czujesz się niezręcznie i nie wiesz, co zrobić z rękami, weź torebkę albo teczkę. Bądź naturalny i powiedz ser. Z innej techniki korzysta nie tylko Megan. Większość psychologów poleca powtarzanie imienia swojego rozmówcy. Na przyjęciu może być mnóstwo gości, ale jeśli wypowiesz czyjeś imię podczas konwersacji, sprawisz, że ten ktoś poczuje się wyjątkowo. Aby zdobyć sympatię innych, wypróbuj technikę lustra. Chodzi o odtwarzanie i naśladowanie mowy ciała swojego rozmówcy. Ludzie zwykle czują się bardziej komfortowo przy kimś, kto kopiuje jego gesty. Uważaj tylko, żeby nie przesadzić. Język ciała jest ważny w codziennej komunikacji, a trzymanie poprawnej postawy ciała jednym z kluczy etykiety. Meghan Markle ma wzorową postawę. Gdy chodzi, trzyma podbródek równolegle do podłoża, a ramiona odchylone do tyłu. Podczas siedzenia krzyżuje nogi, co pomaga w zachowaniu dobrej postawy ciała. Właściwa postura jest też ważna w robieniu dobrych zdjęć. Wysuń jedną nogę do przodu i przechyl przeciwstawne biodro w bok. Teraz obniż nieco głowę i skieruj w lewo lub w prawo, jak ci wygodniej. No i proszę, masz postawę godną Megan i wielu innych sław. Wybierając ubrania do zdjęć, skup się na wyraźnych kolorach, które będą się wyróżniać. Ponadto ciuchy pomogą ci podkreślić twoją sylwetkę. Komplementowanie innych również jest świetnym sposobem na zyskanie nowych znajomych. Działa to lepiej niż myślisz. Psychologowie twierdzą, że wszystko co mówimy ma wpływ na to, jak inni nas odbierają. Gdy mówisz komuś, że wygląda zjawiskowo, ten ktoś podświadomie zacznie uważać cię za dobrego człowieka. Podobnie, jeśli narzekasz na niemiłe nastawienie innych wobec ciebie, ludzie mogą pomyśleć, że to ty jesteś niemiły dla innych. Tak więc uważaj na słowa. Wiele osób podświadomie wyczuwa nastroje otaczających ich ludzi. Jeśli chcesz, żeby twoi znajomi czuli się przy tobie komfortowo, staraj się być radosny. Wysyłając pozytywne wibracje, sprawiasz, że ludzie zaczną cię od razu lubić tylko dlatego, że czują się dobrze w twoim towarzystwie. Istnieje teoria, według której ludzie osądzają innych na podstawie dwóch kluczowych rzeczy – ciepła i kompetencji. Jeśli chcesz być lubiany, postaraj się okazać swoje ciepło, przyjacielski stosunek oraz brak chęci rywalizacji. Kolejną ważną rzeczą są kompetencje. Może to być twoje wykształcenie, zawód czy cokolwiek innego. Najpierw jednak musisz okazać ciepło, a dopiero potem kompetencje. Kolejność ta jest szczególnie ważna, gdy zamierzasz zastosować tę technikę w pracy. Oczekuj dobra od innych. Jeśli postrzegasz kogoś jako nieprzyjacielskiego, będziesz zachowywać się w sposób, który ujawni najgorsze cechy tej osoby. Co za tym idzie, ten ktoś będzie nieuprzejmy wobec ciebie. Jeśli zaprezentujesz się jako przyjacielski, inni będą milsi w stosunku do ciebie. Nikt nie lubi pana czy pani perfekcyjnej. Poza tym przecież nie ma ludzi perfekcyjnych. Pokaż od czasu do czasu, że taki nie jesteś. Okazuje się, że ludzie bardziej lubią osoby, które czasami popełniają błędy. A oto ciekawy eksperyment, który to udowadnia. Poproszono grupę studentów, aby ocenili konkretne osoby na podstawie tego, czy by ich polubili. Obejrzeli kilka filmików z ludźmi rozwiązującymi quizy. Co ciekawe, ci, którzy nie otrzymali w nim wysokich wyników, zostali ocenieni lepiej niż ci, którzy zdali quiz wzorowo. Dodatkowe punkty otrzymała osoba, która rozlała kawę pod koniec. Oczywiście nie musisz robić dokładnie tego samego. Po prostu nie bój się pokazać, że nie jesteś idealny. Dotykanie nieznajomych zwykle nie jest dobrym pomysłem. Za to subtelny, ledwie dostrzegalny kontakt fizyczny może sprawić, że inni poczują się lepiej podczas rozmowy z tobą. Możesz poklepać kogoś po plecach albo dotknąć ich ręki, ale delikatnie. Pewien eksperyment pokazał, że kelnerki, które posiłkowały się tą techniką podczas wydawania reszty, otrzymywały wyższe napiwki.
Jeśli chcesz, żeby ktoś polubił Cię jeszcze bardziej, zdradź temu komuś tajemnicę. Może to być coś osobistego, ale nie coś, co może być wykorzystane przeciwko Tobie. Działa to w obie strony, ale musisz mieć pewność, że Twój nowy znajomy nie rozpowie tego wszystkim dookoła. Bycie godnym zaufania jest tak samo ważne jak lojalność czy szczerość. Standardowe pytania typu, jaka jest Twoja ulubiona pora roku, są w porządku, ale pytając o czyjąś pierwszą miłość, dowiesz się więcej o swoim rozmówcy. Zrób to tylko wtedy, gdy będziesz mieć pewność, że nie urazisz niczyich uczuć. Osoby nie okazujące emocji wydają się mniej godne zaufania niż ci, którzy pokazują, jak się czują. Nie oznacza to, że masz robić awantury. Bądź szczery i nie tłum swoich uczuć. Co ciekawe, zbytnia uprzejmość oraz bezinteresowność sprawiają, że mało kto będzie chciał z tobą pracować czy stworzyć bliższe relacje. Może to brzmi dziwnie, ale nadmiernie uprzejmi ludzie sprawiają, że inni czują się od nich gorsi. Ponadto takie osoby często uchodzą za nieszczere. Brak uśmiechu to poważny błąd, ale wstawiając tego typu emoji w formalnej korespondencji, pokażesz się jako niekompetentny. Lepiej tego unikać, nawet jeśli chcesz okazać swoje ciepło i przyjacielskie nastawienie. Skup się na odpowiednim doborze słów, a uśmiechy zostaw w sferze prywatnej. Twoje zachowanie w internecie ma wpływ na sposób, w jaki inni cię odbierają. Nie publikuj zbyt wielu zdjęć w mediach społecznościowych. Niedawne badanie wykazało, że takie zachowanie nie jest postrzegane pozytywnie. Liczba znajomych w mediach społecznościowych również ma znaczenie. Dla większości ludzi zbyt duża czy mała liczba znajomych wygląda podejrzanie. Kolejne badanie wykazało, że optymalna liczba, dzięki której zwiększysz szansę na bycie lubianym, to 300. Użytkownicy mający mniej niż 100 znajomych byli uważani za mniej lubianych. Z kolei osoby z ponad 300 znajomymi na listach otrzymywali nieznacznie lepsze wyniki. Mimo to wielu uczestników badania postrzegało tę drugą grupę ludzi jako zbyt skupionych na mediach społecznościowych oraz szukających popularności. Skrajności również odpychają. Nieujawnianie żadnych danych osobowych jest tak samo niekorzystne, co ujawnianie ich zbyt dużo. Kolejną irytującą rzeczą były zdjęcia profilowe. Jedno badanie wykazało, że zdjęcia robione z odległości około 30 cm odejmują fotografowanym kompetencji oraz atrakcyjności. Znacznie lepiej wypadały osoby, którym zdjęcia robiono z odległości co najmniej 120 cm. Prawdopodobnie dlatego, że zdjęcia w zbyt dużym zbliżeniu są niekiedy zniekształcone. Ale masz wielki nos! Szczerość jest jedną z najbardziej lubianych rzeczy. Natomiast skromne przechwalanie się już nie. Powiedzmy, że jesteś na rozmowie o pracę. W tym wypadku mówienie, że ciężka praca jest twoją słabą stroną, jest fatalnym pomysłem. Zamiast tego opowiedz o czymś niezwiązanym z pozycją, na którą aplikujesz. Dzięki temu wyjdziesz na bardziej szczerego. Nie ukryjesz w ten sposób swoich słabszych stron, ale przynajmniej nie wyjdziesz na fałszywie skromnego. Konkretny uścisk dłoni jest świetną okazją na wywarcie dobrego pierwszego wrażenia. Podając rękę w sposób zdecydowany, prezentujesz się jako osoba towarzyska i otwarta. Ludzie witający się w ten sposób mają większe szanse na zatrudnienie. No to graba, koleżko. Coś tak jakoś dziwnie łaskocze cię w nosie. O nie, zanosi się na kichnięcie. W zupełnej ciszy sali konferencyjnej to zabrzmi jak prawdziwy grzmot. Nie chcesz zwracać na siebie uwagi? Połaskocz językiem górne podniebienie. 5 do 10 sekund zazwyczaj wystarczy, by przeszła ci ochota na kichanie. Możesz też ścisnąć nos palcami, tak jak wtedy, gdy chcesz go zatkać, gdy coś brzydko pachnie. Uszczypnięcie nasady nosa na wysokości nieco poniżej brwi też czasem zdaje egzamin. Ale cokolwiek postanowisz, za nic w świecie nie patrz w jasne światło. 1/3 z nas kicha, gdy spogląda na słońce lub nawet na żarówkę. Wyobraź sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę, tyle że twój rozmówca nie pozwala ci dojść do słowa. Myślisz, że przerwać byłoby niegrzecznie? Spróbuj coś upuścić. Cokolwiek. Może poza laptopem czy telefonem. Możesz też udać, że niezdarnie coś przewróciłeś. W każdym razie powinno to uświadomić gadułę, że trochę za długo monopolizuje rozmowę. Stres przed ważnym wydarzeniem to całkowicie normalna reakcja. Może jednak sprawić, że odpłyniesz myślami i nie będziesz w stanie odpowiednio się skoncentrować. Jeśli widzisz, że dopadają cię nerwy, napnij mięśnie twarzy, ramion i barków. Zaciśnij pięści. A potem się rozluźnij i weź głęboki wdech. Jesteś gotów stawić czoła każdemu problemowi na swojej drodze.
Łaskocze cię w gardle. Niby nic, ale kiedy już zacznie się to irytujące uczucie, nie możesz się skupić na niczym innym. Aby się go pozbyć, podrap się po uchu. W ten sposób pobudzisz znajdujące się tam nerwy. Twoje ciało prawdopodobnie zareaguje skurczem mięśni w gardle, a ten złagodzi łaskotanie. Być może czujesz się poddenerwowany, rozpoczynając trudną rozmowę. Wiercisz się, odwracasz wzrok, zmieniasz ułożenie ciała. Wypieranie się czy zaprzeczanie, że czujesz się nieswojo, sprawi, że sytuacja stanie się jeszcze bardziej niezręczna niż jest do tej pory. Lepiej od razu powiedzieć wprost. Czuję się trochę niezręcznie, poruszając ten temat. Chcesz przedstawić kogoś swojemu znajomemu, ale imię tej osoby zupełnie wyleciało ci z głowy. Przeproś i przyznaj, że byłeś ostatnio tak zarobiony, że nie wszystko ogarniasz. Większość ludzi w dzisiejszych czasach doskonale rozumie, co robi z nami wariackie tempo pracy. Innym sposobem na dowiedzenie się, jak ktoś ma na imię, choć już powinieneś to wiedzieć, jest poproszenie o wizytówkę. Możesz też dać osobie swój telefon i poprosić o wpisanie danych kontaktowych. Wtedy wystarczy, że spojrzysz na nowy kontakt, zanim schowasz smartfona. Możesz też poprosić osobę o przeliterowanie imienia, tłumacząc, że nie chcesz popełnić błędu. Chcesz, by twój rozmówca usłyszał cię, mimo że wokół panuje hałas? Nie ma potrzeby krzyczeć. Poproś osobę, z którą rozmawiasz, aby przyłożyła dłonie do uszu i nastawiła je do przodu. To znacznie poprawi odbiór twojego głosu. Aby powstrzymać czkawkę, włóż długą słomkę do szklanki lub butelki z wodą. Zatkaj uszy palcami i zacznij pić. Możesz też spróbować przykryć szklankę z zimną wodą, papierowym ręcznikiem lub czystą ściereczką i sączyć przez nie. Delikatne ściskanie nosa podczas picia również pomaga. Inny sposób to przytulić kolana do klatki piersiowej w pozycji siedzącej, mniej więcej na 2 minuty. Można również wziąć głęboki wdech i wstrzymać oddech na tak długo, jak to możliwe. Zazwyczaj wystarcza 10 do 20 sekund. Powoli wypuść powietrze. Jeśli po tym czasie czkawka nadal cię męczy, powtórz wszystko kilka razy. Albo chwyć koniuszek języka i delikatnie pociągnij raz czy dwa. Taki ruch stymuluje mięśnie i nerwy w gardle. Tylko nie zapomnij wcześniej umyć rąk. Jeśli czujesz, że się wzruszasz i za moment się rozpłaczesz, spójrz w górę i wstrzymaj oddech na kilka sekund. Następnie powoli wypuść powietrze. Powinno pomóc. Spotkanie dobiegło końca, czas opuścić salę, tylko nie możesz pozbierać swoich notatek. Twoja ręka kompletnie zdrętwiała. Spróbuj na przemian zacisnąć i rozewrzeć pięść parę razy. W ten sposób pobudzisz cyrkulację i przywrócisz rękę do życia. Możesz też zacząć delikatnie kołysać głową z boku na bok. Kiedy coś uciska nerwy szyjne, może to skutkować mrowieniem rąk i ramion. Kołysanie głową rozluźni mięśnie szyi i zwolni ucisk. Autokorekta to przekleństwo. Telefony uwielbiają zmieniać słowa twojej wiadomości czasem w coś naprawdę żenującego. Jeśli zauważysz swój błąd po fakcie, możesz albo przeprosić, albo obrócić to w żart. Coś w stylu, hej, mój telefon najwyraźniej ma swoje zdanie. Za chwilę ma się rozpocząć ważne spotkanie, a ty czujesz, że zaraz odpłyniesz. Aby nie zasnąć podczas prezentacji szefa, weź głęboki oddech i wstrzymaj go na kilka sekund. Następnie wypuść powietrze. Powinieneś nieco wrócić do życia. Często zdarza się, że rozmawiając z kimś nowym, czujemy się niezręcznie, denerwujemy się lub brakuje nam pewności siebie. Zamiast się rumienić lub odwracać wzrok, postępuj zgodnie z zasadą 3 sekundy kontaktu wzrokowego. Nie będziesz czuć się nieswojo, a jednocześnie okażesz zainteresowanie. Jeśli ktoś ci coś tłumaczy, utrzymaj kontakt wzrokowy nieco dłużej niż przez 3 sekundy. To pewny sposób, aby udowodnić, że słuchasz uważnie. Niepokój może dać o sobie znać w najgorszym możliwym momencie. Aby się z tym uporać, wydziel sobie czas dla swoich zmartwień. Wygospodaruj 15 minut każdego dnia i martw się do woli. Ale kiedy czas minie, musisz przestać myśleć o rzeczach, które wywołują w tobie zdenerwowanie. Tylko nie zamartwiaj się tuż przed pójściem do łóżka. Będzie ci potem znacznie trudniej zasnąć.
Jeśli czujesz się zdenerwowany przed rozmową kwalifikacyjną lub egzaminem, żuj gumę. Z jakiegoś powodu jedzenie sprawia, że twój mózg czuje się bezpiecznie. Dosłownie oszukujesz go, wprawiając w stan relaksu. Po zjedzeniu czegoś bardzo zimnego, na przykład lodów, nerwy w podniebieniu gwałtownie się ochładzają. Twoje ciało dochodzi więc do wniosku, że mózg też się wyziębia. W konsekwencji organizm podnosi temperaturę, co może wywołać ból głowy. Zamiast krzywić się i jęczeć, przyciśnij mocno język do górnego podniebienia. Dzięki temu niemal natychmiast się rozgrzeje. Staraj się pokryć językiem jak największą przestrzeń. Kiedy prosisz o coś, czego potrzebujesz, zawsze używaj słowa ponieważ. To sprawia, że ludzie odnoszą wrażenie, iż za twoją prośbą stoi jakiś istotny powód. To się zdarza nawet najlepszym. Jakaś piosenka utknęła ci w głowie. Co gorsza, to zazwyczaj albo reklamowy dżingiel, albo jakiś gniot, którego nawet nie lubisz. W takiej sytuacji powtarzasz jedną część piosenki, najczęściej refren, raz po raz. Spróbuj zanucić ją do samego końca. W ten sposób mózg pomyśli, że się skończyła i duża szansa, że melodia przestanie cię dręczyć. Jeśli kręci ci się w głowie, to przyjmij rękę na czymś stabilnym. Najczęściej mózg przekalkuluje twoją pozycję w przestrzeni i zawroty ustąpią. Jeśli chcesz dobrze wypaść na ważnej rozmowie kwalifikacyjnej, pomyśl, że znasz rozmówcę od dawien dawna. Wyobraź sobie, jak się witacie, podajecie sobie ręce i prowadzicie miłą rozmowę. Pomoże ci to zrelaksować się przed ważnym spotkaniem. Powiedzmy, że chcesz wycofać się z niezręcznej rozmowy, ale nie jesteś pewien, kiedy najlepiej to zrobić. Każda pogawędka ma takie momenty, kiedy się zawiesza albo dochodzi do pewnego rodzaju zastoju. Zazwyczaj dzieje się to zanim ludzie przejdą do nowego tematu. Taka przerwa to sygnał, że czas się zwijać. Zacznij od dobrze, przepraszam lub wybaczcie, zanim się pożegnasz i urotnisz. A, nie możesz już tego znieść! Musisz uciec od tego nudziarza, z którym zacząłeś rozmawiać na imprezie. Im szybciej, tym lepiej. Aby nie zranić niczyich uczuć, ale też nie zachęcać, by za tobą podążał, powiedz, że musisz zadzwonić. To bezpieczniejsza opcja niż oświadczyć, że idziesz po coś do jedzenia lub do łazienki. Uwiarygodnij wymówkę, podając parę szczegółów. Na imprezie możesz dość łatwo sprawiać wrażenie osoby towarzyskiej. Wybierz kogoś i po prostu zagadaj, na przykład masz świetne buty. Gdzie je kupiłaś? To szybko przełamie lody. Ludzie uwielbiają mówić o sobie. Nie traćcie czasu na próby oszczędzania pieniędzy. W tym czasie moglibyście zarobić więcej, niż bylibyście w stanie odłożyć. Na przykład, gdy codziennie spędzacie kilka godzin na dojazdach do pracy, bardziej opłacalne może być dla Was wynajęcie lokum w pobliżu biura. Dzięki temu moglibyście poświęcić wolny czas na coś produktywnego, naukę lub wykonywanie jakiejś dodatkowej pracy. A kiedy już odłożycie trochę gotówki, będziecie mieć możliwość wyboru. Możecie sami wykonywać proste prace albo zapłacić komuś, żeby to zrobił za Was i skoncentrować się na ważniejszych projektach. W ten sposób w przyszłości zarobicie prawdopodobnie jeszcze więcej pieniędzy. Stwórzcie sobie tak zwaną poduszkę finansową, dzięki której w przypadku utraty pracy przez co najmniej kilka miesięcy będziecie mogli prowadzić życie na takim samym poziomie jak dotychczas. Najlepiej zapewnić sobie dochód pasywny. Na przykład, jeśli kupicie mieszkanie, co miesiąc na konto wpływać Wam będą pieniądze z wynajmu, a Wy nic nie będziecie musieli robić. Albo napiszcie e-booka, żeby otrzymywać z niego tantiemy. Dochód pasywny może również pochodzić z inwestycji w nieruchomości, akcje i papiery wartościowe. Bogaci ludzie nie wydają pieniędzy na trenerów, którzy mówią im jak żyć. Zwykle sami dysponują ogromnym doświadczeniem i wiedzą, że jeśli chce się odnieść sukces w życiu, trzeba mieć cel i odpowiednio dużo silnej woli, by go osiągnąć. Jeśli ktoś nie jest gotowy do ciężkiej pracy, żaden mówca motywacyjny nie przyczyni się do jego powodzenia. I dlatego większość coachów kieruje swoją ofertę do osób o niskich dochodach, które nie osiągnęły jeszcze szczytu kariery. Tacy ludzie wierzą zwykle, że istnieje magiczna pigułka, która może zmienić ich życie na lepsze.
Zawsze zawierajcie umowy na piśmie. Bogaci ludzie nie wchodzą w interesy na zasadzie uścisku dłoni. To zazwyczaj biedni unikają podpisywania jakichkolwiek umów. Często dzieje się tak z powodu braku wiedzy prawnej lub dlatego, że nie chcą uchodzić za chciwych lub przewrażliwionych. Później może się okazać, że partner inaczej zapamiętał waszą umowę. Albo dojdzie do nieporozumienia, którego nie będziecie mogli wyjaśnić. A wszystko dlatego, że nie spisaliście warunków umowy. Zamożni ludzie rzadko wydają za dużo. Nawet jeśli noszą się z zamiarem zakupu nowiutkiego Lamborghini, ich decyzja wynika z celu, jaki sobie założyli i aktualnego stanu finansowego. Człowiek nie bogaci się dlatego, że świetnie umie wydawać pieniądze. Musicie być dobrzy w ich kumulowaniu. Spróbujcie sami opodatkować część wypłaty i przelewać jakąś sumkę na osobne konto. Niestety bardzo łatwo jest sięgnąć po oszczędności, gdy czegoś potrzebujecie lub chcecie coś sobie kupić, ale podatków nie da się odzyskać. Kiedy w taki sposób zaczniecie postrzegać swoje oszczędności, już tak łatwo ich nie roztrwonicie. Bogaci ludzie przede wszystkim zwiększają wartość własnej osoby, a dopiero potem całego świata. Zaczynają od doskonalenia swoich umiejętności i jakości życia. To pozwoli wam przekonać innych, że jesteście warci pokaźnej wypłaty, ponieważ w zamian możecie wnieść jakąś wartość do ich egzystencji. Nie skupiajcie się na oszczędzaniu pieniędzy. Lepiej zastanowić się nad tym, jak więcej zarabiać. Bogaci ludzie doskonale wiedzą, że oszczędzanie ma swoje granice, ale nie ma limitów, jeśli chodzi o zarabianie. Zamożni rzadko wydają fortunę na dbanie o siebie. Na świecie żyją odnoszący sukcesy biznesmeni i miliarderzy, którzy słyną z tego, że sami ścinają sobie włosy. Inni korzystają z usług fryzjera w czasie podróży po krajach rozwijających się. Bogaci ludzie starają się unikać śmieciowego jedzenia. W dzisiejszych czasach preferują proste i zdrowe posiłki. Przetworzone produkty mają dużą zawartość cholesterolu i węglowodanów, a mało witamin i minerałów. I właśnie dlatego regularne spożywanie śmieciowego jedzenia może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Bogaci ludzie wiedzą, że taniej jest zapobiegać problemom niż wydawać fortunę na ich rozwiązywanie. Ludzie, którzy koncentrują się na wzbogaceniu, nie wynajmują, ale kupują. Wynajmując lokum, w zasadzie spłacacie cudzy kredyt hipoteczny. Owszem, właściciel mieszkania ponosi pewne ryzyko w przypadku, gdy konieczne są naprawy, ale ogólnie rzecz biorąc, zarabia na tym przedsięwzięciu i jednocześnie gromadzi majątek. Podczas gdy wy dajecie im pieniądze i po prostu mieszkacie w ich własności. Nie jest to dobra inwestycja. Wiadomo, że nie tak łatwo kupić mieszkanie, ale jeśli już uda wam się ta sztuka, będziecie o krok bliżej do wzbogacenia. Bogaci nie oszczędzają pieniędzy w kwestiach zdrowia. Płacą rocznie wysokie opłaty za prywatną opiekę medyczną, by uzyskać pomoc, gdy tylko jej potrzebują. Zamożni nigdy nie szukają oszczędności ani okazji, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Oprócz tego unikają kar pieniężnych za zwłokę w opłatach. To strata pieniędzy, które można by przecież zaoszczędzić. Ich płatności są automatyczne, dzięki temu nie muszą borykać się z wysokimi karami. Ludzie sukcesu raczej nie śpią do południa, mają za dużo na głowie i wykorzystują wszystkie zalety pobudki o świcie. Pewne badanie wykazało, że 44% bogatych ludzi wstaje 3 godziny przed pracą i tylko 3% ubogich ma ten sam zwyczaj. Zamożni nie tylko kupują nowe rzeczy, ale też inwestują. Płacą za drogi sprzęt AGD do kuchni nie dlatego, że lubią marnować pieniądze. Doskonale wiedzą, że rzeczy dobrej jakości zwykle służą dłużej. Zasadniczo oszczędzając, kupując droższe przedmioty. I dlatego nie zastanawiają się nad promocjami, ale kalkulują koszty użytkowania. Nigdy nie porównujcie się z innymi. Media społecznościowe są potężnym narzędziem, które może jednocześnie sprawić, że poczujecie się samotni, nieszczęśliwi i bezużyteczni. A to powstrzymuje was przed skupieniem się na własnych celach. Bogaci wolą porównywać się do siebie sprzed lat, a nie do innych ludzi. Dzięki temu czują się spełnieni i pewni siebie. Stosunek wartości do ceny to jedna z najcenniejszych zasad, jakimi kierują się zamożni. Nawet jeśli postanowią wydać miliony na dom, będą się targować jak każdy inny. Niektórzy bogacze mają inne podejście i wolą inwestować w skromne i niedrogie mieszkania, albo kupują obiecujące nieruchomości, kiedy jeszcze są tanie, a gdy cena szybuje w górę, dobrze na tym zarabiają. Prawie 80% bogatych ludzi co najmniej 4 razy w tygodniu uprawia sport. To istotne dla tych, którzy większość życia spędzają w biurze. Nie dość, że regularne ćwiczenia pomagają zachować formę, to jeszcze dodają energii i poprawiają nastrój. Po treningu lepiej śpicie i jesteście bardziej wydajni.
Szukając pracy, większość ludzi zwraca uwagę tylko na wysokość potencjalnego wynagrodzenia, ale inni starają się dowiedzieć, jaką wiedzę mogliby zdobyć na nowym stanowisku i do czego mogłoby im się potem to przydać. Czasami lepiej przyjąć ofertę znanej firmy i zacząć od mniejszej wypłaty. Da to możliwość budowania kariery, a po pewnym czasie zwiększenia swoich zarobków. Ponad 60% bogaczy słucha audiobooków i podcastów w drodze do pracy lub we wolnym czasie. Chodzi o to, aby pobudzić umysł, karmiąc go czymś motywującym lub pouczającym. Zamożni ludzie wiedzą, że nie ma potrzeby kupować dżinsów za 1000 zł, skoro można znaleźć w sklepie produkt o takiej samej jakości, a do tego 10 razy tańszy. To samo tyczy się wszystkich innych zakupów. Bogaci nie podążają ślepo za najnowszymi trendami mody. Nie wydają pieniędzy na najnowsze kolekcje tylko dlatego, że dziś są modne. To nie najlepsza inwestycja. A jeszcze ważniejsze jest to, że zamożni ludzie nie czują potrzeby udowodniania czegokolwiek przed innymi. Musicie pokonać swoją skromność i w końcu się zareklamować. Większość ludzi uważa, że chwalenie się osiągnięciami i umiejętnościami odepchnie innych, ale jeśli chcecie odnieść sukces w biznesie, często musicie się po prostu wykazać. Nigdy nie przestawajcie się uczyć. Ludzie, których celem jest odnoszenie sukcesu, starają się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i doświadczeń. Rozumieją, że nauka to długotrwały proces, a niektóre nowe informacje mogą mieć ogromne znaczenie w kwestii bogacenia się. Zamożni znają swój budżet i potrafią zarządzać pieniędzmi. Nie szastają nimi na prawo i lewo. Jeśli mają kartę kredytową, robią co mogą, żeby unikać płacenia odsetek. A nawiasem mówiąc, tylko 8% bogatych ludzi ma więcej niż jedną kartę płatniczą, podczas gdy 77% osób o niskich zarobkach trzyma w portfelu kilka kart kredytowych. Im więcej ich macie, tym więcej piętrzy się opłat i tym trudniej jest kontrolować wydatki.